No siemanko, no to zaczynamy moi drodzy vlog o dupie Marynie i zaczynamy od ścięcia już starych, wyciągniętych warkoczy i tak to się prezentuje na ten moment. No i później będę już bez warkoczy i widzimy się za chwilę. Dobra, fryzurka jak widzicie chwilowo taka, bo jeszcze nie mam warkoczyków założonych, ale to kwestia chwili dosłownie. Natomiast teraz jadę na miasto pozałatwiać parę spraw, ale parę osób pytało mnie pod komentarzami, co z Brianem i jego przygotowaniami do zawodów. No moi drodzy, to już jest akurat trochę stara sprawa, ponieważ tu już chyba ponad grubo 2 miesiące. Okazało się, że tak właśnie wyczuwałem, że przez ostatnie 4 tygodnie Brian się dosyć dziwnie zachowywał. Miałem wrażenie, że tak jakby chciał zrezygnować z przygotowań. Dzwoniłem do niego, to powiedział, że oddzwoni później, a że się odezwie później, a oczywiście się nie odzywał, nie odbierał telefonów. Dzwoniłem do niego przez miesiąc czasu w każdy weekend i na żaden telefon nie oddzwonił, nie odpisał żadnego SMS-a i nie miał za grosz po prostu jaj, żeby zadzwonić do mnie i powiedzieć: sorry Krzysiek, wiesz co, po prostu może mnie to przerosło, może nie daję rady finansowo, może zmieniły mi się po prostu plany, może nie przemyślałem decyzji. No po prostu chłopak 20-paroletni nie miał w tym momencie nie miał jaj, żeby mi to powiedzieć. Jak ja miałem 20 parę lat, no to jeszcze nasze pokolenie miało na tyle odwagę, żeby powiedzieć prosto w oczy, spotkać się: słuchaj, nie dam rady, nawaliłem, zawróciłem tylko ci dupę i to wszystko. Natomiast Brian takich jaj nie ma, tak jak i podejrzewam większość osób tego pokolenia, także no niestety chyba będę musiał się częściej z takimi sytuacjami spotykać, no niestety. Także jadę na miasto załatwiać troszeczkę spraw. No to jestem już po treningu z moim podopiecznym. Trzeba się zawijać na kwadrat, także bardzo fajnie się czuję w klubie K1. A tutaj jest ratownik, który mi też pomaga w innych rzeczach związanych z medycyną, bo ja akurat nie znam tego tematu, ale tutaj się mój podopieczny zna, także ja jemu pomagam w treningach, a on mi bardziej w takich medycznych rzeczach, tak jest. No to warkoczyki mamy założone. O, zobaczcie jak to wygląda. Mamy mój warkocz, białe najbardziej przypadają mi do gustu, a to jest pani, która zakłada mi warkoczyki. Jak panią znaleźć na Facebooku, co trzeba wpisać? Warkoczowelowe. Warkoczowelowe, także mamy i warkoczyki, i afroloki też, tak? Też. Także wpiszcie sobie i koleżanka na pewno wam pomoże, dobierze to, co będzie wam najbardziej pasowało. Trzeba było zahaczyć jeszcze o warsztat samochodowy, ponieważ trzeba wymienić olej i filtry, plus jeszcze czujnik. Aduś, tak? Taki piesio, tak? Ada, moje śliczne, tak? Taki malutki piesio, tak? Taki malutki, ajajajajaj. O, brzuszki, tak? Brzuszki, ajajajajajaj. Ale Filipek też chce być głaskany, prawda? Tak? Filipek to już jest starszy pan. On już ma prawie 9 lat. Tak, Filipek, ty na dwór chcesz pójść? Tak? A to idź sobie na dwór. No, pomogę ci. Zachęcę cię do wyjścia na dwór. No, idź, bo później będzie zima. Nie będziesz miał okazji. O, proszę, mamy brygadę chłopaków. Ja tutaj tłumaczę, jak to robić. Tłumaczy kolega
podopiecznym dziewczynom, jak robić tutaj ćwiczenia. Dziewczyny się wstydzą. No, ale kolega już bardziej doświadczony, weź napnij łapę, bo ostatnio napinałeś łapę, to aż mnie zaskoczyłeś, kurde. O właśnie. Ile tu jest? W łapie? Nie wiem. 38? No, może coś takiego być. Jak długo ćwiczysz? No, zacząłem ćwiczyć... Ile? Z miesiąc teraz ćwiczę, niecały. Dopiero miesiąc? W sensie teraz miesiąc, ale wcześniej ćwiczyłem... A wcześniej? Z pół roku, tak. Pół roku, tak? No. Ale masz ile na dzień dzisiejszy? W łapie, czy co? Nie, ile masz lat w ogóle? 16. 16? Tak. No i widzicie, moi drodzy, 16-latek, a taka forma, nie? Nieźle, co? K1 Fighting Center, oczywiście moje ulubione miejsce od 20 lat. Czekam w tym momencie na kolejnego podopiecznego i robimy kolejny trening personalny. Także ja to po prostu uwielbiam. Nie znudziło mi się to przez 20 lat, moi drodzy. Także tego samego wam życzę i żebyście żyli z własnej pasji. A jeżeli żyjesz z własnej pasji, to nie czujesz, że pracujesz. Słuchajcie, to ćwiczenie już jest dosyć długo znane i akurat tutaj zobaczcie, że kolega robi karygodny błąd. Na czym ten błąd polega? Zobaczcie, że kolega wchodzi na martwy punkt, ponieważ grawitacja, jak wiecie, działa tylko i wyłącznie ku dołowi. Natomiast przechodząc piętami poza linię kolana wchodzimy na martwy punkt. Innymi słowy, rób. Stąd, dotąd kompletnie nic się nie dzieje. Zatem dokąd powinniśmy robić ćwiczenie? Tylko i wyłącznie dotąd. Lecimy. I teraz rób ćwiczenie. W tym momencie straciliśmy zakres ruchu, ale za to mamy stałe napięcie mięśniowe. O właśnie. I teraz zobacz, że masz stałe napięcie mięśniowe i ćwiczenie stało się cięższe, pomimo tego, że masz mniejszy zakres ruchu. I tak powinno wyglądać to ćwiczenie, jeżeli chcemy bardzo je zrobić. Jeżeli ściskamy stopami sztangielkę, to dodatkowo jeszcze używamy całych ud przywodzicieli, które ściskają sztangielkę, żeby ona nam nie wypadła. Jest to jedna z wersji. Natomiast ja osobiście tego ćwiczenia nie preferuję. Osobiście wolę zginanie podudzi w leżeniu na maszynie, ponieważ tam mamy pełny zakres ruchu i nie musimy się martwić o moment, w którym tracimy napięcie mięśniowe, ponieważ gdziebyśmy nie skończymy, tam mamy stałe napięcie mięśniowe. A właśnie w tym momencie robimy zarówno mięśnie prostowników grzbietu, czyli należy się zgarbić i wyprostować w kręgosłupie, ponieważ ruch ma zachodzić w stawach międzykręgowych, a druga rzecz to robienie ruchu w stawie biodrowym, który będzie działał na grupę kulszowo-goleniową i mięśnie pośladkowe. I uśmiech do kamery prosimy. Zobacz, jakie fajne włosy. Ale ja mam ładniejsze. Oczywiście. Prawda? No, inaczej nie mogę się odpowiedzieć. A jak żeby nie dać? No. No i Amelka też. Jestem ja. I Amelka też robiła to ćwiczenie pierwszy raz w życiu, ale w końcu dobrze. Pierwszy raz dobrze. Na plecy po prostu. No, pierwszy raz na plecy, bo wcześniej robiła tylko na grupę kulszowo-goleniową i pośladkowe, a dzisiaj zrobiła na i prostowniki grzbietu. Dokładnie. Zadowolona? Bardzo. Tymczasem. W klubie K1 Fighting Center mamy również zajęcia ze stretchingu. Jak widzicie, przychodzą zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Zawsze są organizowane one w piątki, także zapraszamy również na stretching. Teraz to, co dziewczyny robią, jest to antagonista poprzedniego ćwiczenia, czyli w tym momencie jest to ruch
rozciągający kręgosłup, właściwie kręgosłup, prostowniki grzbietu w przeciwną stronę. Ale to jest ćwiczenie już takie bardziej relaksujące, dosyć proste. I jak widzicie, dziewczyny sobie jak najbardziej dają z tym radę. Do tego ćwiczenia będą potrzebne tylko aby wielkie piłki dmuchane, więc jeżeli macie takie na kwadracie, no to możecie sami takie ćwiczenie w domu robić.